Siemandero, A8KD4, pozdrawiam Janka z kanału V8. Jan jest szczęśliwym posiadaczem takiej Audi i będziemy się zajmować takimi błędami. Błędy są, tak jak widać, klapy kolektora. Janku, wypowiedz się na ten temat, bo dostałem przed chwilą to auto. Oczywiście zwyczaj mam taki, że podnoszę maskę zazwyczaj, no jak naprawiam auto, to na pewno, ale mówię, podniosę sobie maskę i zobaczę, czy jak to tam ten silnik wygląda. Takie mamy błędy. Podobno błędy wracają od razu. Nie wiem, skasujemy, zobaczymy. Czy błędy wracają od razu, czy dopiero po odpaleniu. Janku, co to może być? Co? Janku, pomóż. Co to może być? O, błędów teraz nie mamy, ale jak zapalimy sobie silnik, palimy motor, trochę baterię mamy słabą, muszę zgłosić to klientowi, palimy sobie motor, błędów nie mamy dalej, robimy skanowanie, o, błędów nie mamy dalej, może trzeba przygazować, nie ma błędu. No nic, muszę się przejechać, żeby chyba wygenerować ten błąd i będziemy sprawdzać dalej. Otwieram sobie maskę. Piękny taki motorek jak u Ciebie. I na pytanie, albo bardziej dostałem papiery, że są te klapy i rozmawiam z szefem i mówię, może gdzieś jest jakiś wyciek powietrza, czyli jest ciągnie lewe powietrze, że te klapy nie chodzą. I otwieram sobie maskę, nic tu nie robiłem jeszcze. I moim oczom ukazuje się coś takiego. Janku, czy to by było to? Bo ciężko mi w to uwierzyć. To jest taka troszkę naprawa po naprawie. Ale założę sobie ten wężyk. Boję się, żeby klapa mnie nie uderzyła. Założę sobie ten wężyk. Właśnie tak. No i co? I chyba Janku naprawione, nie? No tak mi się wydaje. O, klapon dostałem. Dobra, jadę się przejechać. Dobrze, Janku, dalsza część diagnostyki będzie. Odpiąłem sobie jeszcze ten wężyk. Już czuję, że to auto nie chodzi tak, jak powinno chodzić. Odpiąłem sobie ten wężyk. Jadę sobie jeszcze na drogę, żeby wygenerować ten błąd. Na razie tu mamy czysto. I na święta w Polsce zazwyczaj puszczają taki film z Nahor. I tam jest taka historia, że gość miał intuicję zawodową, coś takiego, jakoś to się nazywało. Ja niekiedy mam wrażenie, że ja mam taką intuicję zawodową, a może to się po prostu nazywa doświadczenie? Nie wiem. Dobrze, udało mi się wygenerować jakiś błąd, bo jeszcze nie wiem jaki. No. Wchodzimy sobie w skanowanie. Na silniku coś tam mamy zapisane, jeszcze nie wiem co. Klapy w kolektorze ssącym, zespół drugi. Klapy w kolektorze ssącym, zespół trzeci. Stale zamknięte. Stale zamknięte, stale zamknięte. Obroty. Koło 2600. Obroty 2600. No ciekawe. Idę podłączać wężyk i robimy dalej testy. No i siema Janku z powrotem. No i jestem na tym samym parkingu. Przejechałem jakieś 5 km. Błędu oczywiście nie ma. Sterownik silnika jest czysty. Więc no, czy ja jestem z Nahorem? Czy mam doświadczenie? Odpowiedzcie mi na pytanie w tej. Odpowiedzcie mi na to pytanie w komentarzu, bo jestem ciekawy, co sądzicie o mojej pracy i tym, czy się zajmuję i na jakim poziomie się zajmuję. Bo jedni twierdzą, że trochę kowal, drudzy, że ma pojęcie. O, ciekawy jestem. Napiszcie w komentarzu. A tymczasem łapa w górę. Jak się podobało, daj serducho. Zapraszam Cię na YouTube'a. Chyba, że akurat tutaj jesteś. Udostępnij film, żeby algorytm widział, że coś się dzieje na koncie, bo tylko przez to jakby konto się będzie rozwijać. Jak nie będzie żadnych ruchów na koncie, to niestety kanał jest zapomniany.
No i co, ja jedę na warsztat, składam te osłony, oddaję auto, biorę następne. Trzymajcie się, cześć.